Dom Cover Festival, Cover Festival, a dziś Muza nad Jeziorkiem. Bez względu jednak na nazwę, ta impreza to swoistego rodzaju pożegnanie z wakacjami. Tym bardziej, że skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, ale nie tylko, dlatego że tutaj nad jeziorkiem spotykają się wszyscy miłośnicy ciężkiego brzmienia, rocka, reggae. Wachlarz tych, którzy wystąpią na scenie, jest dość duży, ale poza sceną także się będzie działo, jest strefa luzu, do której zaraz się udamy, a o tym, co na scenie, porozmawiamy z Aleksandrą Rogalewską, dyrektorką Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. Dzisiaj tak, lokalne gwiazdy już mamy na scenie, Wolne Owce, później Kawa, przyjeżdża do nas z Torunia regowy zespół, czyli Parasol, a później Lipali i Sebastian Riedel i zespół Kri, czyli rzeczywiście dwie mocne gwiazdy na tej imprezie dzisiaj mamy. Żukowo tradycyjnie już z hukiem pożegnało tegoroczne wakacje. Było głośno, kolorowo, ale przede wszystkim rockowo. Polityczna toczy się gra. Ty toniesz w tym Babilonie, co zdaje się nie mieć końca. Po czyjej jesteś stronie, ciemnej nocy czy jasnego słońca? Nie mówię ci, jak masz żyć. Wiem, że masz wolną rękę. Dużo działo się nie tylko na scenie, także wokół niej organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Ogromną popularnością podczas tegorocznej edycji Muzy nad Jeziorkiem cieszyła się strefa luzu. Specjalnie przygotowana dla uczestników Muzy nad Jeziorkiem. Co tutaj można robić? Z jakich atrakcji można tu skorzystać? Czy to po prostu po to, żeby odpocząć? Także można odpocząć. Na leżakach przygotowaliśmy także kocyki z poduszkami, gdzie można sobie po prostu usiąść, popatrzeć na nasze piękne jeziorko. A także można zagrać, mamy różnego rodzaju gry. Następnie mamy strefę robienia biżuterii rockowej w specjalnych, odpowiednich kolorach. Także mamy ławeczkę zakochanych, gdzie odbywa się konkurs selfie zakochanych. Wrzucamy pod post w naszym Facebooku i najwięcej polubień to ta osoba, po prostu ta para wygrywa. Wygraną jest kolacja w restauracji pod Orłem, a także godzina na kręglach. Gry planszowe, leżaki. Myślicie, że młodzi ludzie, którzy dzisiaj przyszli na Żukowskie Jeziorko, żeby poczuć trochę na pewno przede wszystkim chyba rockowej muzyki, będą mieli tutaj okazję, żeby wyciszyć się po tych koncertach i potem z nową energią pójść dalej pod scenę na Gwiazdę Wieczoru? Dokładnie o to nam chodzi, tak, żeby troszeczkę się zrelaksowali, czekali zanim przygotuje się kolejny zespół, albo poczekali na swój ulubiony zespół. To jest bardzo takie przyjemne miejsce, staraliśmy się stworzyć kolorowy nastrój, taki jeszcze na zakończenie wakacji. To na zakończenie wakacji, przede wszystkim dzisiaj Muza nad Jeziorkiem, więc my się przeniesiemy w tym momencie na scenę. Co mówię, to co mówię.
Obok strefy luzu, strefa jam session. Tutaj każdy mógł chwycić za dowolny instrument i oddać się fali rocka. Fani rocka mogli również spróbować swoich sił w rękodziele. Na chętnych czekały bowiem warsztaty stworzenia własnoręcznej, oczywiście rockowej, biżuterii. Mamy właśnie takie bransoletki rockowe, mamy tu bransoletki z kolcami, z różnymi dodatkami takimi, o tu mamy nawet kościotrupki i różne inne rzeczy. No i też mamy kolory rasta, czyli zielony, żółty i czerwony i w tym klimacie trzymamy się dzisiaj. Własnoręcznie wykonaną biżuterię można było wziąć do domu. Najwięcej emocji wzbudziło jednak to, co działo się na scenie. Uważam, że najbardziej zespół Lipali tutaj się sprawdzi w Żukowie. Jednak taka gwiazda to, można powiedzieć, trochę większa jak na naszą skalę tutaj. Chociaż grały większe gwiazdy, ale też jestem zadowolony. Kree oczywiście, Sebastian Riedel też warto posłuchać. Imprezy są całkiem zgrane, fajne, fajni wykonawcy. Można się po prostu dobrze pobawić. Dzisiaj na kogo przede wszystkim czekasz? Czy ogólnie przybyć tak, żeby posiedzieć, bo fajni ludzie, fajna... Znaczy się w większości, jeżeli chodzi o motywację, to przyszedłem dla Lipali, ale też fajna okazja, żeby posiedzieć. Także sporo czasu, żeby po prostu sobie posiedzieć, odpocząć od wszystkiego innego. Mam blisko taki koncert, no z chęcią zobaczę Iluzję, no ale poza tym okazja do spotkania wielu znajomych, więc no dobra zabawa przede wszystkim. Gwiazdy wieczoru tradycyjnie już przyciągnęły nad jeziorko tych, którzy żegnali tegoroczne wakacje. Wielu z nich ostatnie chwile lata postanowiło spędzić właśnie tutaj. Dla nich to impreza, na którą czekają cały rok. Czas więc zacząć odliczanie do kolejnego spotkania z muzą nad jeziorkiem.